To, że pomagasz, że nie tylko pomagasz w pomaganiu, tylko sam wymyślasz pewne rzeczy, nie? Inicjujesz, to też tu chyba wchodzi jakaś twoja taka wrodzona i obrotność i nie wiem, cecha charakteru, nie wiem, czy lubisz zarządzać, czy lubisz wymyślać, czy jesteś wizjonerem. Wydaje mi się, że tak. Już jak miałeś 14 lat, to założyłeś z kolegami sklepik. No fajnie, zdarzyło się. Zdarzyło się. Miałem 14 lat, zdarzyło mu się założyć sklepik. Jak ja miałem 14 lat, to zdarzyło mi się zagrać w piłkę. Zdarzyło mi się pójść z kolegami, coś zepsuć, prawda? To by się zdarzyło założyć sklep. No jak widzisz, w piłkę zagrać mi nie ale? Chociaż bardzo lubiłem piłkarzyki, wiesz co to jest? No, jest coś takiego, czy... Przede wszystkim grałem w piłkarzyki, jeśli chodzi o piłkę nożną, co widać, prawda, po moim teraz puckach. Chociaż nie, no, że lubiłem piłkarzyki, no, czasem mecze też oglądam, tylko już potem nie oglądam polskiej reprezentacji. To nie, nie kończ, nie kończ, nie, nie, bo zacznie się pesymistycznie. Się, nie oglądasz, bo ci się telewizor psuje. Tak. Skoro już przy twoich 14 latach byliśmy, to może czas na taką małą retrospekcję. Nie taką małą, bo cofamy się 40 lat. I 10 września 1968 roku, jak coś tam popraw, rodzi się Tomuś. No. Tomasz Rysikowski. Zrobiłem błąd, urodziłem się 2 miesiące za wcześnie i do tej pory tego żałuję. Czy to była zagrożona ciąża? Znaczy, ponieważ to mamie wody odeszły, więc musiałem się urodzić wcześniej. Błąd był zrobiony jeden, że w takiej sytuacji w tej chwili zrobiono by cesarkę. Ja nie miałem tyle szczęścia, czy nie szczęścia, w zależności jak na to spojrzeć. W każdym razie te komplikacje zaowocowały porażeniem mózgowym, co zresztą widać. Czyli byłeś od dziecka chory? Tak. Od dziecka nie chodziłeś też? Tak. Nie, od dziecka miałem nie przeżyć, a upadłem się i żyję. Jak się to upiera? Bo mi się to kiedyś przyda pewnie. Będę w sumie... Ale to... To w zasadzie to nie jest tyle. Moja upartość to upartość mojej mamy. Uparła się, że jak przeżyje, to oddam mnie na służbę Panu Bogu, tylko zapomniała mu dodać, że powinno być sprawne. No i oboje załatwili mi życie. Tomek, pewnie mama opowiadała ci, jak wyglądały pierwsze lata twojego życia, opieki nad tobą. Coś mógłbyś nam powiedzieć? No cóż, jak to wyglądało? Wyglądało to tak, jak wygląda teraz, tylko byłem ciutkę mniejszy. I lżejszy. Ale ogólnie to było walka, żeby przeżyć i żeby się rehabilitować. Czyli de facto do dzisiaj potrzebujesz takiej samej opieki? Jakiej potrzebowałeś jako niemowlak? No, moje razy? Potrzeby rosną razem z wiekiem. W miarę jedzenia. Tak. Tomek, dużo mówisz o swojej mamie. Czy tata też był z wami? No nie, tata dość wcześnie nas zostawił, bo miał problem alkoholowy, zresztą już nie żyje. Nie kontaktowaliśmy się 30 lat, bo tata nie unikał kontaktu. No i mama wychowała mnie i siostry sama. Siostra jest sprawna, pracuje w wielu instytucjach i żyjemy bardzo dobrze. Powiedz mi, czyli z tatą nie miałeś kontaktu w ogóle, czy prawie w ogóle? No do 8 roku życia, a później to sporadycznie. Gdzie w zasadzie można powiedzieć, że przez 30 lat go nie znałem, no i on mnie nie znał. No i tak to mniej więcej się skończyło, bo na skutek powikłań po spożywaniu alkoholu to też się rozchorował, no i szedł z tego świata. Mieliśmy jeszcze parę
spotkań. W sądzie chociaż taty nigdy nie było, jeśli chodziło o alimenty, no ale to są takie normalne, nienormalne rzeczy w takich nienormalnych sytuacjach. Tomek, czy tak jak reszta rówieśników trafiłeś do szkoły? Czyli tam w wieku 7 lat? Tutaj... Nie, słuchaj, ponieważ dopóki tata był z nami, no to mama nie pracowała, bo wiadomo, że zajmowałaś się domem. Chwilą, kiedy tata nas zostawił, no to było wiadomo, że muszę iść do szkoły z internatem, bo mogłem się uczyć w szkole normalnej, ale był zawsze problem, że szkoła jest niedostosowana. Tak, tak. Do tej pory tak to mniej więcej wygląda, no bo u biedy jak mi się siku zachce, to mam z sobą zawsze butelkę, no i jest ta końcówka, która jest błogosławieństwem w takich sytuacjach, no ale jeśli są jakieś poważniejsze problemy, to w większości ludziom ręce opadają, no i trzeba to było rozwiązać, a poza tym potrzeba nam była też rehabilitacja, więc trafiłem do szkoły z internatem w Częstochowie. Szkoła była prowadzona przez Caritas, a czy internat był prowadzony przez Caritas pod opieką różnych zakonów, a szkoła była świecka. No i właśnie tam miałem swoją edukację i tam zacząłem różne działania charytatywne i tak dalej. Znaczy sklepik to tak średnio chyba charytatywne działania. A to widzisz, to jest ciekawa rzecz, bo jak masz ponad połowę dzieci, które nie mają swoich pieniędzy, to nie dość, że trzeba ściągnąć towar, to jeszcze trzeba ściągnąć pieniądze, żeby te dzieci miały to za co kupić, bo przez to się uczyły na przyszłość. Jak kombinować. Jak można funkcjonować w normalnym społeczeństwie, na przykład korzystać ze sklepu. I po to ten sklep był. To nie był sklep tak sobie, żeby był, tylko żeby uczyć ludzi samodzielności. Jeszcze inny dziennikarz napisał, właśnie a propos tej twojej żyłki takiej organizacyjnej, że Tomek był koordynatorem tego przedsięwzięcia akurat, a inni wykonawcami jego pomysłu. No i do tej pory tak zostało. Ja coś wymyślę, a reszta jak chce, to musi to zrealizować. Jak chce, to musi. Bardzo mi pasują te dwa słowa obok siebie. Tomek... No bo jak nie chce, to nie musi, to coś robić. Słuchaj, jak w ogóle wspominasz lata szkolne, jak kontakt z rówieśnikami, jak nauka? Słuchaj, wiesz, bycie poza domem pozostawia pewną rysę. Choćby ci było jak najlepiej, to masz zawsze nerwy, że nie jesteś w tym miejscu, w którym byś chciał i z tymi, z którymi byś chciał. No ale jakoś sobie radziłem, bo musiałem. I ogólnie nie miałem nigdy problemu ze szkołą, to raczej szkoła miała ze mną, bo zawsze za dużo wiedziałem, a już najwięcej za dużo mówiłem. A jak z rówieśnikami? No, różnie też bywało, bo wiesz jak to jest, nieraz trzeba się ułożyć, nieraz trzeba kogoś ukryć, kto chce dać w zęby, bo życie bywa trudne, ale ogólnie, skoro to przeżyłem, to nie było najgorzej. No to w takim razie wszystkim było doskonale w szkole, którzy tu siedzimy, bo przeżyliśmy. Bardzo mi się podoba to podejście. Często się widziałeś z mamą, kiedy... z siostrą, kiedy czy byłeś... No, przyjeżdżałem do domu na każde święta i wakacje, a oprócz tego odwiedziny były raz w miesiącu w niedzielę. Bodajże trzecia niedziela miesiąca. Lubiłeś tę niedzielę pewnie? No, lubiłem. Tylko jednego nie lubiłem, bo dzieci, do których rodzice nie przyjeżdżali, strasznie męczyli moją mamę,
że chcą, żeby byłaś ich mamą, no mnie to bardzo denerwowało. Pewnie zazdrosny trochę byłaś. Nie szło czasami porozmawiać. Bywało tak, że dzieciaki dostawały na lody, żeby tylko dały nam spokój. Cóż ci będę mówiła? O trudnościach to my mamy dziennik telewizyjny. Dokładnie. Bo wtedy była taka sprawa, która notowała od wielu lat, to była sprawa śmierci Stanisława Piasa, którego nie mówi, że zabiło znowu, to też zabiło SBS. Ja zobaczył, kto go zabił w końcu. No i musiałem znowu, że się dowiedzieć, i w której się dowiedziałem, że SBS.